Little Nightmares! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Sayuki. Nagrywamy dzisiaj unboxing wersji TV. TV Edition do Little Nightmares. Sobie tu od razu, żeby nie przedłużać, nie zrobić za długiego tego unboxingu, zdejmę, rzucę pudełko tam gdzieś na boku, niech będzie. Możemy się przyjrzeć na to, jak wygląda sam TV-zor. Ojej, jak fajnie. Jest odfoliowany, ponieważ sprawdzałam, czy pudełko nie było uszkodzone. Jak zresztą zwykle, o, pod spodem są nóżki. I góra, jak to w przypadku telewizora. Już jesteśmy z tej strony, to sobie go otworzymy. Taram, trochę do góry nogami, trochę nie, ale jest okej. Uwaga, uwaga. Wyjazd zrobiony. Zawartość samego pudełka. Po kolei. To, co najpierw nam tutaj wpada do oczu, pod kamerę, to steelbook, opisany tak bardzo ładnie z tej strony jako Little Nightmares. No, Nightmaresy, pokażcie się, Nightmaresy są... Tak to się prezentuje. Pudełko z contentem. Gra. Soundtrackiem, pewnie z obrazami, z tapetami. Tak wygląda wewnątrz. Jak przestawię za bardzo, to mi się odbije wszystko, co jest możliwe z tej strony. Także pozwólcie, że oddam płytę do środka. Następnie artbook. Pozwolę sobie ją przekartkować i pokazać Wam po kolei wszystko, co znajduje się w środku. Przyznam, że osobiście już oglądałam wersję, bo zakupioną mam na komputer Deluxe, więc mniej więcej widziałam, co jest w środku i co się znajduje. Myślę, że nie będzie problemu, jeżeli będę mogła Wam to po prostu pokazać. Projekty. O, tutaj mono z różnymi rodzajami czapek na głowie. I ogólnie to, co się dzieje dalej w grze. Wiem, że na live jesteśmy troszkę wcześniej niż to, co tutaj widać, ale... To znaczy w dniu, kiedy dodaję unboxing. No, nie oszukujmy się, po przeglądnięciu, jak wygląda tapeta na Steamie w ogóle, pokazująca całość, okazało się, dowiedziałam się bardzo szybko, z kim nasz mono biega. Może to jest kwestia mojej ignorancji, wcześniej nie zwróciłam zupełnie uwagi na to. Za to widać już teraz, jakby co. Także możecie pooglądać artbook. Wracaj, artbook! No. Ostatni stronek jest mniej, to już tak przeskakuje ciężej. No, zgadza się. Wiem, widzę, że tu są rzeczy, których teoretycznie... Jaki ten jest piękny. Teoretycznie je powinniśmy jeszcze widzieć, biorąc pod uwagę to, jak daleko jesteśmy w grze. Jednak jeżeli ktoś bardzo chce, to może po prostu ten unboxing obejrzeć wcześniej, później. Właściwie później, nie wcześniej, bo wcześniej to nie ma znaczenia. Następnym prezencikiem są naklejki, które też mówią dużo o grze. Ale załóżmy, że skończyliśmy grę, tak? Będziemy widzieć, co się dzieje w ogóle, czy fragmenty to będą koszmary, czy coś innego, to dowiemy się dopiero później. Bandai Namco Entertainment. Dobra. Następnie sama w sobie gra. Też wygląda bardzo ładnie. Pudełka do PlayStation zawsze są super. Odwróciłam tylko książeczki, bo są tutaj trzy książeczki, na których na każdej jest kod do podbrania digital content tej maski, nie maski i innych rzeczy. Oczywiście mamy Mono E6. Zabierzemy telewizor. To idzie do środka, do tego pudełka tam z tyłu, więc tak to wygląda. Pozwólcie tylko, że ich rozbiorę. I są nasze chłopaki. No i dziewczyny, jakby nie spojrzeć. Tak wygląda figurka sama w sobie. Możemy zobaczyć, że Mono tutaj wyciąga Six z telewizora. Trochę widać twarz, ale jest zupełnie niepomalowana specjalnie, żeby nie można było na nią popatrzeć. Mono sam w sobie wygląda super. Telewizor też jest bardzo ładnie sprezentowany. Sam spód jest spoko. Wydaje mi się, że założeniem, żeby patrzeć na figurkę, właściwie chyba jest... Nie wiem, czy ta strona? Czy raczej bardziej ta? Z tą
podwiniętą deską z drugiej strony. Prezentuje się naprawdę fajnie. Jest bardzo malutka ta wersja tutaj, ale jest ogólnie super. Także myślę, że możemy spokojnie teraz, jeszcze pozwólcie, że wrzucę telewizor do pseudo telewizora pudełka, powinno być w tym drugim. No, ale wygląda to w ten sposób, wygląda naprawdę fajnie, sympatycznie, nie mogę się doczekać, żeby zagrać już na konsoli i zdobyć tam wszystkie możliwe do zdobycia trofea. Na live'ach też będziemy teraz grać już w sposób taki, żeby zdobyć wszystkie, jeżeli się uda. Także zapraszam na live'a w niedzielę. Mam nadzieję, że film wszedł w sobotę, ewentualnie w niedzielę rano. Także dziękuję Wam wszystkim za możliwość wspólnego unboxingu. Życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!